9 liderów związkowych z kopalni węgla kamiennego Budryk w Ornontowicach przewidzianych do zwolnienia. I to do zwolnienia dyscyplinarnego. Taką decyzję podjął zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Powodem jest prowadzona od 14 do 16 stycznia podziemna akcja protestacyjna, która zdaniem zarządu spółki była nielegalna, a dodatkowo narażała ludzi na niebezpieczeństwo. Czy decyzja władz spółki oznacza, że wybuch strajku generalnego w JSW jest już nieunikniony? Z każdym dniem rośnie napięcie na linii zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej kontra związkowcy. Biorąc pod uwagę kolejne kroki, jakie podejmuje każda ze stron, wydaje się, że coraz trudniej będzie oponentom zasiąść przy jednym wspólnym stole, nie wspominając już o wypracowaniu wspólnego kompromisu. Póki co o zawarciu ugody nie ma mowy. Oliwy do ognia dolał dzisiaj zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Na razie przesłaliśmy jedynie do związków zawodowych zawiadomienie o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę 9 związkowcom, którzy zorganizowali nielegalny strajk pod ziemią w połowie stycznia. Jak podkreśla rzeczniczka TSW Katarzyna Jabłońska-Bajer, nielegalna akcja naraziła pracowników na niebezpieczeństwo, a ci sprzecznie z obowiązującym prawem znajdowali się pod ziemią poza czasem pracy. Zarząd zarzuca również złamanie przepisów z zakresu organizacji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Jeśli dojdzie do zwolnień, to będą to zwolnienia dyscyplinarne. Nie zgadzamy się na takie decyzje, grzmi Sławomir Pęcko, wiceprzewodniczący Solidarności 80 i powtarza to, co od kilku tygodni można usłyszeć niemal codziennie. No to oczekiwania są jednoznaczne. No, błędy i decyzje i propozycje naszego zarządu powodują destabilizację naszej spółki i wręcz z punktu widzenia załogi i naszego punktu widzenia wygląda to, że spółka może po prostu się rozpaść. Cały szkopuł tkwi w tym, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Być może obie strony powinny usiąść i spróbować dojść do jakiegokolwiek konsensusu. Póki co bardziej prawdopodobne od tego scenariusza jest strajk generalny.